Cześć, tu Adam, witam wszystkich, zapraszam na preview 27. kolejki. Na pewno wszyscy stęskniliśmy się już za Premier League, mieliśmy weekend z FA Cup, który przeleciał dość szybko. Mieliśmy także na przestrzeni tego tygodnia reprezentantów Premier League w Lidze Mistrzów oraz w Lidze Europejskiej. To już jest za nami, czas przyjrzeć się temu, co będzie się działo w ten weekend. Po dłuższej przerwie jedni będą mieli przewagę, drudzy będą zmęczeni po środkowo-tygodniowych bataliach. Tak więc przyjrzyjmy się parom 27. kolejki. Na pierwszy ogień idzie West Ham z Sunderlandem. Pojedynek na Upton Park to ostatnia okazja dla Jermaina Defoe, żeby strzelić bramkę na Upton Park właśnie. No, wszyscy wiemy, że West Ham od przyszłego sezonu będzie rozgrywał swoje spotkania na Stadionie Olimpijskim o znacznie większej pojemności. No i oczywiście wszyscy związani z klubem Młotów liczą na to, że i frekwencja będzie wyższa, wpływy do budżetu także wzrosną. No i przede wszystkim uda się tym stadionem także podbudować markę zespołu i przybliżyć się do tego sukcesu, o którym wszyscy marzą, czyli no, do regularnej gry w Europie, w europejskich pucharach. Sunderland przyjeżdża tutaj no, na pewno z nadziejami. Udało się w ciągu ostatnich dwóch kolejek wygrać i zremisować, tak więc korzystne rezultaty. Trzeba także mieć na względzie, że Sunderland miał naprawdę ciężki okres. Przecież to były spotkania z Manchesterem City, z Liverpoolem i z Manchesterem United, z którym ostatecznie udało się ekipie Sama Allardyce'a wygrać. Dla samego Allardyce'a to też powrót na stare śmieci. Oczywiście był on jeszcze stosunkowo niedawno menadżerem Młotów, także podejrzewam, że jakiegoś przyjęcia Big Sama można się spodziewać na Upton Park. Pytanie tylko jakiego. Slaven Bilic apeluje, żeby było to przyjęcie ciepłe, pozytywne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie w ekipie Młotów Dimitri Payet już po solidnej podwyżce, o której podejrzewam, że większość z nas wie, a 120 tysięcy funtów będzie teraz Francuz zarabiał. W każdym razie niepewny jest jeszcze jego los odnośnie Euro 2016 i to jest ciekawostka. Podobno Didier Deschamps nie jest jeszcze zdecydowany co do tego, czy zabrać się Payet na ten turniej, czy też nie. Podobno większe szanse w kategoriach takich zawodników przełomowych tego sezonu daje Deschamps N'Golo Kanté z Leicester. Payet ma więc coś do udowodnienia. Z Sunderlandem jeszcze na chwilę wrócimy do klubu z północy Anglii, jest związana jedna ciekawostka. Mianowicie chyba jeszcze nigdy, siedząc na Mirror, nie spotkałem się z tym, żeby po tym, jak klikam na nazwę zespołu, pojawiało się tylko i wyłącznie nazwisko jednego piłkarza. W tym kontekście oczywiście chodzi o Adama Johnsona. Informacje na temat tego piłkarza zdominowały kompletnie cały ten tydzień. No, transmisja z tego, jak toczy się sprawa byłego reprezentanta Anglii, no, jest naprawdę żywiołowa i gorąca, tak więc warto sobie na to zajrzeć. Tak więc wracając już do samego typowania, w mojej opinii obie ekipy wypoczęte, nie rywalizowały w tygodniu i stawiam tutaj jednak na gospodarzy i ich zwycięstwo 2-1. Stoke podejmuje Aston Villa na Britannia Stadium. Stoke, którego kibice ubolewali w tym tygodniu nad przejściem na emeryturę Andiego Wilkinsona. Postać mocno związana z klubem, ponad 150 występów w czerwono-białej koszulce. Andy Wilkinson, piłkarz bardzo szanowany, musiał z konieczności, z powodu urazu głowy, zakończyć piłkarską karierę, tak więc Wilkinsona nie będziemy już w zespole Marka Hughesa widywać. Jeżeli chodzi o pozytywy w ekipie garncarzy, no to nowy kontrakt podpisał Bojan Krkić i on zresztą dołączył do reszty ekipy, która w międzyczasie, kiedy się te wszystkie incydenty, o których mówiłem na początku odcinka, działy, przebywała w Dubaju i tam odpoczywała sobie chwilowo. Teraz oczywiście Stoke musi zejść na ziemię, wrócić do Anglii i podjąć się tej rywalizacji z Aston Villą. Aston Villą, którą na pewno cały czas szarga kryzys. Soli do rany De Villans dosypał jeszcze były menadżer Paul Lambert, który określił swoje zwolnienie mianem wybawienia. Był bardzo ponoć zadowolony z tego, że zwolnili go włodarze z Villa Park. No tak więc, no, ciężka i skomplikowana sytuacja jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Anglii. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. No ale mini Wenger, bo ja tak mówię na Remiego Garda, na pewno do końca sezonu będzie starał się coś dla siebie także ugrać i pokazać, że jest w stanie z tego zdruzgotanego klubu coś wycisnąć. Remis mimo wszystko myślę, że byłby niespodzianką. Ja w tej kolejce nie będę za nią optował, dlatego stawiam na zwycięstwo Stoke 2-0. Watford kontra Bournemouth. Gospodarze zostali w FA Cup i zagrają prawdopodobnie z Arsenalem, no chyba, że uda się ekipie Hull City wyeliminować kanonierów z FA Cup. Bournemouth zaś musiało przełknąć porażkę z Evertonem. Roberto Martinez z Rossem Barkleyem i resztą ekipy na czele wyeliminowali Wisienki z Pucharu Anglii. Ogólnie patrząc na oba zespoły, no to lepsza jest sytuacja Szerszeni. Troy Deeney ostatnio grał główne skrzypce w zespole. W dodatku udało się Kike Sanchezowi Floresowi wyciągnąć drużynę z małego kryzysu, który trafił
poprawił szerszenie ostatnio. Bournemouth zaś wpadło w mały dołek. Pytanie tylko, czy Eddie Howe szybko wyciągnie z niego swoją drużynę. Dodatkowo ciekawostką jest również to, że Bartłomiej Drągowski, czyli bramkarz Jagiellonii Białystok, został polecony Ediemu Howe'owi i włodarzom Wisienek przez Artura Buruca i być może przyczyni się do doletniego transferu właśnie bramkarza klubu z Białego Stoku. No jeżeli tak się stanie, to potwierdzi się tylko reguła, że Polacy głównie w Anglii grają na pozycji bramkarza. Watford na pewno będzie miał atut w postaci swojego boiska, ale pomimo kryzysu Bournemouth i tak stawiam tutaj na remis 1-1. Na St Mary's Stadium spotkają się ekipa Ronalda Koemana, czyli Southampton, no i Chelsea Husa Hiddinka. Pojedynek dwóch holenderskich menadżerów. W lepszej pozycji ja stawiałbym tutaj jednak świętych. Piłkarze bardziej wypoczęci, nieskalani grą w FA Cup. Co prawda dla Chelsea pojedynek z Manchesterem City to była gładka przeprawa. No wystawiając tych pięciu młodych piłkarzy z Akademii, Manuel Pellegrini pogrzebał od razu praktycznie swoje szanse na awans do kolejnej rundy. Ale warto zastrzec, że w większości Hus Hiddink posłużył się piłkarzami z pierwszego składu, tak więc może to mieć wpływ na ten mecz na St Mary's Stadium. Oczywiście ekipa świętych jest 6 pozycji wyżej w tabeli. Chelsea na miejscu 12, święci na 6. Podobno Ronald Koeman, no i ogólnie włodarze klubu z południa Anglii liczą na końcówkę sezonu, która zapewni im top 4. To jest dość ciekawe wyzwanie. Jeżeli uda się to zrobić, to być może uda się utrzymać chociażby Sadio Mane, Dusana Tadicza, Frasera Forstera, bo na pewno na tych piłkach zakusy mają już inne kluby, zwłaszcza na tego ostatniego, po jego fenomenalnej prasie ostatnio, to co wyczyniał Frasier Forster, no naprawdę zasługuje na największe brawa, spory ból głowy musi mieć teraz trener reprezentacji Anglii, czyli Roy Hodgson, kogo tutaj wybrać, bo konkurencja w bramce angielskiej jest naprawdę spora. Chelsea będzie miała w głowach także pojedynek z PSG, który już niedługo na Stamford Bridge. W obliczu tamtego spotkania, to spotkanie kwalifikuje jednak do tych mniej priorytetowych. Ronald Koeman i jego ekipa muszą się mocno zmobilizować, dlatego stawiam tutaj na ciekawe widowisko na St Mary's Stadium i wynik 2-2. Leicester, Norwich. Alex Neil i jego kanarki na wyjazdach prezentują się bardzo słabo, przynajmniej licząc tak może, nie wiem, 10 spotkań wstecz. Wyjazd na King Power Stadium to będzie ogromny test. To już nie chodzi nawet o motywację, ale przecież wiemy, że po przegranej z Arsenalem Lisy muszą jakoś odpowiedzieć, jeżeli liczą się jeszcze w tym wyścigu mistrzowskim. Znaczy, co ja mówię, przecież oni cały czas liderują temu wyścigowi, tak więc są w idealnej pozycji do tego, żeby, no, zwłaszcza, że mają przecież bardzo dużą ilość spotkań u siebie na King Power Stadium. Zobaczymy, czy uda im się wykorzystać tą sytuację, bo przyjeżdża jedna ze słabszych ekip ostatnich miesięcy. Wyłowiłem także jedną fajną ciekawostkę spośród wszystkich bramek Leicester. Najbardziej zaangażowany w tworzenie ich jest Riyad Mahrez. O 2 bramki więcej wykreował niż Jamie Vardy. Jamie Vardy stworzył mianowicie 22 trafienia, Riyad Mahrez 24. Być może przerwa posłużyła Alexowi Nilowi i Norwich, żeby uporządkować to przybycie wielu nowych zawodników do klubów w styczniowym okienku transferowym, ale ja cały czas tutaj widzę w roli faworyta ekipę Lisów z fenomenalnym N'Golo Kanté w środku, z ofensywą, która zostaje nienaruszona. Kontuzje nadal Lisów unikają, tak więc ekipa Ranieriego jest na najlepszej drodze do tego, żeby tutaj Norwich w sobotę przeprasować. Dlatego ja stawiam na wygraną Leicester 3-0. West Brom Crystal Palace. Ekipa gospodarzy odpadła z FA Cup, goście zaś awansowali dalej i to po całkiem imponującym meczu, gdzie Martin Kelly, były zawodnik Liverpoolu, przeprowadził swoją drużynę na drugą stronę do ćwierćfinałów FA Cup. Bardzo mocne, fajne uderzenie i Tottenham poległ w spotkaniu z Crystal Palace 0-1. Całkiem nieźle prezentowała się ekipa Alana Pardew, być może to jest sygnał do tego, że czas najwyższy wyjść z kryzysu, który solidnie ostatnio ogarnął ekipę Orłów, zwłaszcza jeżeli chodzi o punktowanie w Premier League. Przydadzą się te punkty z The Hawthorns Alanowi Pardew na pewno. Tony Pulis i jego podopieczni zmagali się z ciężkim do strawienia pojedynkiem z Reading. Ostatecznie Królewscy wygrali 3-1 i pozbawili West Brom szans na grę w ćwierćfinale FA Cup. Monetą oberwał Chris Brandt i bardzo duża afera została rozmuchana przez media angielskie z tego powodu. Wyłowiono podobno delikwenta, który rzucił monetą w naprawdę zasłużonego piłkarza West Bromu. Ukarano go pieniężnie i prawdopodobnie z dożywotnią
pierwotnim banem zakończy się ta przygoda z rzucaniem monety w piłkarza swojego zespołu. Dla mnie kompletna głupota, niewytłumaczalne zachowanie, oczywiście potępiam i krytykuję takie akcje, oby tego na angielskich stadionach było jak najmniej. W każdym razie, przechodząc już do typowania, czuję, że powraca powoli czas Orłów i być może ten mecz z West Bromem będzie dobrym, będzie perfekcyjną i najlepszą okazją na przełamanie dla ekipy Orłów. Mój typ 0-2. W niedzielę mamy oczywiście dwa przełożone mecze, o których nie będę przy okazji tego preview mówił. Jest to oczywiście pojedynek Liverpoolu z Evertonem, czyli Derby Merseyside, które ze względu na Capital One Cup przesunięte. Podobna sytuacja jest w przypadku pojedynku Newcastle i Manchesteru City. Ekipa The Citizens i Manuel Pellegrini będą w czasie tego spotkania rywalizować w finale Capital One Cup z drużyną Jurgena Kloppa. Tak więc Newcastle i Everton mają jeszcze dodatkowy czas na wypoczynek. Liverpool i Manchester City spotkają się w finale Capital One Cup. Przechodząc do pozostałych niedzielnych meczów, mamy dwa spotkania. Pierwszy mecz to batalia Tottenhamu ze Swansea. Gylfi Sigurdsson będzie grał przeciwko swojej byłej drużynie. Ciekaw jestem, czy poprowadzi ekipę Francesco Guidolina do sensacyjnego zwycięstwa, bądź też remisu, który w obliczu formy Tottenhamu będzie również sensacją, chociaż może nie tak dużą jak przed tym tygodniem. Tottenham delikatnie tylko obniżył loty, przegrywając Crystal Palace w Pucharze Anglii, ale nadal ma sporo do powiedzenia, a Mauricio Pochettino jest jednym z najlepszych menadżerów w tym sezonie Premier League. Ja optuję tutaj za wygraną Tottenhamu i stawiam na wynik 2-1. No a ostatni pojedynek tej kolejki zapowiada się naprawdę elektryzująco. Manchester United kontra Arsenal. Obie ekipy zmagały się w środku tygodnia w pojedynkach europejskich. Obie ekipy również mają w perspektywie walkę na kolejnych szczeblach FA Cup. Oczywiście Arsenal musi jeszcze ograć Hull City, ale nadal pomimo tego, że mecz będzie się rozgrywał na KC Stadium, jest ekipa Arsena Wengera faworytem. Manchester United zaś przeprasował Shrewsbury Town aż 3-0, no ale w obliczu tego, że to jest zespół z League One, myślę, że nikogo to nie dziwi. Większe powody do zmartwień ma Louis van Gaal, jego United. Oczywiście cały czas bardzo dużo mówi się o zwolnieniu van Gaala. Każdego dnia praktycznie pojawia się news na temat potencjalnego menedżera, który mógłby Van Gaala na Old Trafford zastąpić, ale ja uważam, że Ed Woodward i reszta ludzi operujących wokół zarządu klubu z Manchesteru będzie na tyle cierpliwa, że pozwoli Van Gaalowi dograć ten sezon do końca, chyba że wydarzyłoby się coś totalnie katastrofalnego, ale wiele spotkań można by było w sumie z tego sezonu wytypować, które mogłyby się zakwalifikować do tego właśnie terminu. Tak więc, no nie wiem, ciężka sytuacja związana z Manchesterem United. Arsenal oczywiście zdecydowanie szczęśliwszy w kontekście Premier League. Udało im się uciec spod topora w meczu z Leicester. 2-1 i fantastyczny powrót danego Welbecka. Być może także Welbeck zagra od pierwszej minuty w tym spotkaniu na Old Trafford. Wszyscy zapewne pamiętamy tę ostatnią wizytę kanonierów z danym Ulbeckiem w podstawowym składzie na Old Trafford. To był mecz FA Cup, ćwierćfinał. No i fantastyczna wygrana w niesamowitych okolicznościach właśnie po trafieniu danego Ulbecka na 2-1. Jeszcze tam wcześniej strzelali Wayne Rooney, a wynik spotkania otwierał wtedy naczem Montreal. Tak więc szansa dla Arsenalu, żeby pobić po raz drugi w tym sezonie Manchester United, jest całkiem realna. Małe ukłucie tylko w skład Arsena Wengera. Alex Oxlade-Chamberlain w meczu z Barceloną nabawił się urazu, który wykluczy go z tego spotkania i prawdopodobnie z paru kolejnych tygodni. Tak więc kolejny okres, w którym Alex Oxlade-Chamberlain będzie musiał więcej czasu spędzać na stołach rehabilitacyjnych, aniżeli na boisku. Dla United ogromny test, tym bardziej, że ekipa Van Gaala cały czas zmaga się z bardzo dużą ilością kontuzji, które uniemożliwiają grę na optymalnym poziomie. Niesamowicie ciekawe, interesujące spotkanie. Wszyscy o godzinie 15 zasiadamy przed odbiornikami, chyba że leci ktoś z Was do Anglii, to strasznie zazdroszczę. Mój typ na ten mecz to wygrana kanonierów 1-0. No i tym samym zakończyliśmy preview 27 kolejki. Jeżeli macie jakieś pytania, skierujcie je do mnie w komentarzu. Jeżeli się Wam podobało, no to oczywiście zostawcie lajka. Odwiedzajcie strony na Facebooku. Ja za oglądanie tego materiału serdecznie dziękuję. No i standardowo, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!